Siemano widzowie, chyba znalazłem istną perełkę pod tytułem jak bardzo jest, albo inaczej mówiąc, jak bardzo można splagiatować skocznie grze Deluxe Ski Jumping 4. Bo to co ja znalazłem, to jest chyba hit. Mogę się założyć o wszystko, że to jest taki plagiat, którego wy jeszcze w życiu nie widzieliście, a ja tym bardziej, bo jestem niedzielnym graczem. To jest po prostu istna perełka, co wam zaraz pokażę. I nie wiem jak autor to zrobił, ale go po prostu podziwiam i szacun, bo takie coś to jest kuźwa coś niesamowitego. Ten latający, nie wiem co tam jest, belka startowa czy nie wiem co, ale no ten kto to zrobił to jest po prostu mistrzem chyba hillmakingu i nikt go nie przebije w tym aspekcie. Nie wiem czy ktokolwiek jest w stanie zrobić coś lepszego w tej grze niż ten oto typek. To jest po prostu mistrzostwo świata, zobacz tylko na te samochody, bądź sofy z IKEA ukradzione przez SCP-3008. Nie wiem. Patrzcie na ten domek, jaki piękny, jakie klamki dla Kubikala. O, będzie miał co nagrywać. Co pokazać na streamie. Zobaczcie na te fliki, coś pięknego. Czy ktoś z was tak umie sfikować całą skocznię? No wątpię. Zobaczcie też na to. Ten napis, kurde, Jędruś. Ciekawe, dla kogo to była skocznia. Zobaczcie na tą trybunę, co to jest? może coś takiego odpalmy. Zobaczcie, dwie skocznie w ogóle tu są, nie? To jest jakaś jedna skocznia, która przechodzi przez domek. Można od razu z domka sobie wejść. Klipując się przez ścianę jak w Backroomsie i od razu sobie oddać skok. Mamy w ogóle lewitujący most, ulicę, tablicę i wszystko na bogato. Te w ogóle drzwi w powietrzu wiszące, ekskluzyw po prostu, nie? Pełną gębą. Tu mamy chyba ze 3 czy 4 nawet skocznie w jednej połączone. No po prostu cud technologiczny i future style. Tak będą wyglądały skocznie w przyszłości, mówię wam. Róbcie screeny, nagrywajcie. Ja wam to mówię, że tak to będzie w przyszłości wyglądało. No co tu dużo mówić. Oddajmy sobie ze 3 skoki z 3 różnych kamer. Dobra. I zobaczmy jak się tu skacze. Ja już dodałem ze 2 skoki przed nagraniem. Ale te cudo to jest mistrzostwo świata. Pobierajcie póki ta skocznia jeszcze jest na DSJ24. Linka będziecie mieli w opisie. Chyba warto przetestować póki jeszcze jest na stronie. Na pewno autor się ucieszy, że ktoś doceni jego ciężką pracę i zaangażowanie w ten projekt, te cudo, jak mówiłem na początku. Bo na pewno takie coś zasługuje na uznanie i te oklaski, nie? Dobra, dajmy jeszcze sobie 2 skoki i koniec tego dobrego, bo ta skocznia jest zbyt dobra, żeby na niej skakać w ogóle, nie? Ona jest dla klasy wyższej. Nie dla takich biedaków jak ja, jak wy. Zobaczcie, jaka świetna widoczność ze wsiademki. Po prostu pozazdrościć innym skoczniom, kurde. To jest coś pięknego. Nigdy na takiej świetnej skoczni jeszcze nie skakałem. Musicie spróbować, naprawdę. Robi wrażenie. Autor, no. Już mi się plącze język. Autor No Name
adekwatny do poziomu wykonania skoczni. Także pozdrawiamy NoName'a. Tak się owa skocznia prezentuje na stronie, już wam pokazuję. Gdyby ktoś chciał wiedzieć, o. Tak się nazywa. Description. Kreska. Update dwukropek. Czekamy na update pod nazwą Delayed. Pozdrawiam.